To jest nie warszawska, tylko łódzka. Zgierska. Zwidla, niemiecka kaszanka. No ale warszawska. Bez wątpienia. Nie, napisaj, że w złotrówkę. No chwalę, tak już wziąłem. Tak jest napisane. Warszawy nie mają złotrówki. Ja wiem, mówiłem o tym. Krupkę, to jest język. Ale my jemy amerykańską kaszankę. Z amerykańskiej świni. I amerykańskiej kaszy. Ja pierwszy. Pokażę wam jak. Nie, ja pierwszy. No dobra. No dawaj. Tak, to fakt. Kanu. Zaraz spryknę. Bo pryknę na tam. To słabo. O, ostrości nie zapało. Michał, zasłoniłeś no. 4K nagrywa. Ale poczekaj, musisz jeszcze raz skoczyć. Dawaj. Smażone jaja. Dawaj, teraz Michał, pokaż. Michał. Dawnego przyjęcia zaopatrzenia. Rejon Krzywy Kołek, w celu zajęcia i zamontowania przepraw. Rejon Gęstewka, po forsownym marszu wzdłuż wschodniego brzegu z Krzwyczy musimy przejść przez rzekę. Zdobyliśmy wzgórze, nasz nawigator nam powie jakie. Dębowe wzgórze jest zdobyte, tu jest znacznik tego wzgórza. Nawet jakiś dąb. Pełno dębów.
Zamontujemy tu nadajnik. No i oczywiście tradycyjne. Odzyskał zdrowie, więc pozwolimy mu teraz wznieść toast naszej wyprawie pierwszy. No. Głośno tylko mów. Muszę powiedzieć, że jestem w pełni sił i szczęśliwy jak niemowlę. Także mogę spokojnie tutaj poświęcić naszą wspaniałą cytrynówkę i rozpocząć. Przejść tylko tak. Muszę jabłko ci położyć na to. Załóż okulary. Do mnie mierzy z pistoletu, jak wygłaszam. Bardzo bym ciebie. Żeby był dobry. W każdym razie zdobyliśmy Dębową Górę. Idziemy do Krzywego Koła przez piękny lasek koło bardzo malowniczej rzeki Skrwy, którą bobry trochę napoczęły. Trasa bardzo ładna, malownicza, wszędzie dęby, stare albo młode. Chciałoby się powiedzieć, że gdyby byli z nami żołnierze Wehrmachtu, pewnie za taką wyprawę dostaliby już odznaczenie dębowe liście. Niestety nie ma żadnych żołnierzy Wehrmachtu z nami. Tym razem. Ani Bundeswehry. Nabieramy trochę sił przed atakiem na Krzywe Koło. No i trzeba się napić. To ja. Gałmardża. Do tego toastu. Tutaj proszę na mnie. Cześć. No. Cieszę się, że wreszcie się spotkaliśmy na tym pięknym łonie przyrody. No i mam nadzieję, że to znowu jest nie ostatni wyjazd i wszyscy dopiszą. Oczywiście zabrakło dwóch, no ale ważne, że trzon cały czas się trzyma na tych wyjazdach. Za 20 lat będziemy pułkownikami, oni dalej będą szeregowcami. Będą nam usługiwać. Zostaną ordynansami. Będą nosić nasze plecaki. Z której zacząć? Dobra, to jest trunka. Panowie, też tak uważam. Przyłączam się. Przyłączam się do przedmówców też, to żebyśmy kontynuowali te podróże małe i duże. Ale za rok przyjdzie.
przychodzi chłopak, pokazuje mu na zegarek, on spierdalaj, nie? No. Głupi chłop, ja to czekam na agenta. To był ten agent. Czego się spodziewałeś, generała NATO? Zabezpieczny jest most, wygląda to z ładunki. Jest ten most, Dobra, ja pozwalam tobie przejść. A gdzie mam zejść? Ty musisz pozwolić. Dobra, to tak. No to, po tej stronie niedzielę jesteś. Po tej stronie niedzielę jesteś. Będziemy obozować. Po tej. Ale po tej. Po tej. A tam się. No jest czerwonego, tam stoi. Kurwa, jest to. Trzeba go zastrzelić. Dlatego mówię, że to jest przejście terrorystów. I trzeba je zabezpieczyć, żebyśmy mogli je wysadzić ewentualnie w każdym momencie. Siedzisz tutaj? Siedzisz tam. To chyba asfalt, nie? Ale jest taka zwykła ta wyspa. Ruszamy. Łukasz, masz ten swój ładunek? Trzeba go podłożyć pod krzesło po prostu i... Masz taśmek? Weź taśmek. A nie lepiej podłożyć... Po środku podłóż. Nie, no co? Przyklej. Jako mostowiec powiem ci, że najlepiej gdzieś nie podłożyć? Masz. Podłóż tam, gdzie chcesz. Podłożysko. Masz. Podłóż tam, gdzie trzeba. Podłóżysko. Mam dziś. Ty go osłaniasz, ale nie przechodzisz do wesoła, no bo musisz ci wrócić do nas. No nie, dobra, to i tak, no bo... Thank you.
spierdolam. Nie wyglądają na muzułmańskich turystów. Nie mają burek. Ale pan widać w innej formie. Rysuje brzusiny, brzusza tu. Kobitka bez tej burki. Zimno. Można tutaj razem się panu. Idzie, zabezpieczał teren, zabezpieczał statku. Mówię, że zaraz idziemy. Mów bliżej mikrofonu, bo się w ogóle nie słychać. Zaraz idziemy, bo tam jest płyną i musimy coś zrobić. Może na popych tego komarka. Nawiązywanie kontaktu z miejscową ludnością. Ale... Zostawiamy Łukasza, żeby pilnował obozowiska. Naszykował ognisko. Śmieci weź zgarnij w jedno miejsce i po prostu ogarnij to. No dobra, chodźmy. Dobra. Idziemy, szukamy bunkra. Ze składa amunicji terrorystów. Mamy niedokładne informacje przy jednym ze skrzyżowań. Przyszukujemy las, ale na razie nic nie znaleźliśmy. Doktor do Michloka, doktor do Michloka, zgłoś się. Słyszę bardzo dobrze. Mamy namierzony skład amunicji terrorystów. Mamy skład amunicji terrorystów. Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem cię bardzo dobrze. Jestem z powrotem przy szlabanie. Gdzie mam iść? Prawą od nogą. Prawą od nogą skieruj się do nas. Prawą od nogą skieruj się do nas drogą. Będziemy na ciebie czekać. Za szlabanem? Nie, na prawo od szlabanu. Musisz przejść tą drogą. Drogi. Musimy się wycofać, bo ze względu na to, że może mogą tu jechać patrol terrorystów, którzy uzupełniają cały czas tutaj broń.
właśnie, jakby coś tych zlikwidujemy w czasie walgo. Czekamy aż przejedzie. No kurwa, zatrzymał się. Właśnie nie widzę, kurwa, jakiś terrorysta arabski najwidoczniej, no. Jak tylko zbliżę się do składu amunicji, to go zdejmujemy. Mikro ma jakiś podgląd, co on robi? Też to słyszeliśmy, na razie nie ma ruchu na drodze, ale musimy go przeczekać to. Nie wychylaj się, cisza. Dobra, wychodzimy na drogę, żeby teraz wysłać ten bunkier. Ten schron terrorystów, którym trzymają broń, trzeba to wysadzić w powietrze. Spiszmy się tam? Dobra, trzeba zniszczyć ten materiał. Przygoty ładunki wybuchowe wrzucamy. Wystarczymy z kurwysynów. I znikamy. Jeszcze mi karabin. Brakuje z nami sapera, który na M4 właśnie do tego, że chodzi o tych kanałach. No. Ja będę detonował. Bardzo. No. Bardzo głośno, bo to wybuchło mnie nie jedne. Co najmniej dwa ogień. No, co najmniej dwa ogień. Krypkę zasz? Krypkę łatwiej na operację. Kurwa fajne, nie? Tyle lat temu zasłużyło do... No. Michał, przygotuj się, żeby wyjść stamtąd w ogóle. Właśnie radio. A nie wyskakujesz na tym, zanim wysadzisz to ulicę? Będziesz lepiej usiąść na brzegu. No właśnie, a jakbyś ta amunicja wybucha w nogi? Dobra. Kamil, weź tam rzadce. Proszę, proszę, Sianie, poddajcie się. Bardzo ho!
Możemy wysłać ten raport do dowództwa, że zniszczyliśmy terrorystą dron. Doktor do Będzia, doktor do Będzia, zgłoś się. Tutaj zacząłem przygotowywać, rozsypałem ziemię. Powiem wam tak, na bosaka chodzić nie będziemy, bo szkła jest spory. Łukasz, jak tam? Zobaczymy, na wyjeździe. Bardzo dobrze. Super, nie? Będzie nam brakowało, super mam widok, wiesz, z okna. Po prostu wymienimy, no to nie jest się zobaczyć? Na cały dzień. Zapraszam. Michał, jak tam wyjazd? Cool. Jak mówisz? No jest super. Jesteś. Ale chodź naprawdę zobacz widok, jak mam z okna. Łukasz marudzi jak zawsze, tego się nie uniknie. Buty go staruj czy nie staruj, i tak bolało. Michał, jak kurwa, co ty pierdolisz? Michał jak Michał, on zawsze prowadzi grupę. Na koniec wszystkim nawtyka, czy się należało, czy się nie należało, i tak nawtyka. Taka rola dowódcy, nie? Taka rola... Co? Michała. Nie. Dobra. Pierwszy raz mieliśmy ognisko w tym roku, czy nie? No jak tam? Kiedyś ognisko? No pewnie. A powiedz Kamil, jak tam, no? No ja jestem zachwycony, po pierwsze, kąpielą w jeziorze. Było zajebiście ciepłe, także było fajnie. Nie potrafię sobie wyobrazić, że na Majorce może być cieplejsza woda, ale... Nie była. Niektórzy mówią, że była cieplejsza. A w życiu nie była. Nie była cieplejsza, tak? No nie. Właśnie, było super ciepło, fajnie bardzo. No i teraz szykujemy ognisko, co dla mnie w sumie będzie już drugim dniem spania przy ognisku, drugą nocą spania przy ognisku z rzędu, więc fajnie, fajnie. Jak nigdy. Jak nigdy. No, jak nigdy. No ja generalnie jestem zadowolony, że to już jest któryś z kolei cykliczny wyjazd, tak naprawdę, i że cały czas zbiera się stała ekipa. Naprawdę, no jest kilka osób, które rzeczywiście są rotacyjne, no. Ale są, dochodzą nowi i oni się utrzymują, i ważne jest to, że cały czas jest tak, że rzucamy te nasze rodzinne pieresze i jedziemy w las, łazimy te parę kilometrów z karabinami i walczymy o równość, demokrację i to, żeby żaden islamski terrorysta nie terroryzował naszego kraju, a o to, żeby właśnie Rosjanie, kurna, siedzieli za swoją łóżeczką. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Nie jesteśmy tu dla przyjemności, to prawda właśnie. Polej! I o to chodzi właśnie. I polej, no. Tak. Już się kończy. Zdrętwiał mi język, wiecie? Wypijemy to i koniec. Bierzemy następną. To wcale tam gdzie nie trzeba, to drętwieje. To co? Ej. Było za mało gruziński czas. Michał pije gwiazdkę, ale oszuka. Majorską. Nie oszukuję. W życiu. Michał nigdy nie oszukuje. W naszej ekipie nie ma oszukistów. To tak. Czy chcesz coś powiedzieć przed? Trochę się namęczyłem, żeby tę gwiazdkę zdobyć, ale jestem z tego dumny. Operator nie wytrzymał ci. Ale śmierdzi. Ta śmierdzi, ty jesteś śmierdzi. Zimno.
śmierci w oczy patrzymy na... Co masz w ustach? Pokaż nam! Jest gwiazda! Tu się nic nie ukryje! Przestań, ogromne ognisko! Zaśpiewaj coś innego. Jakie ładne ognisko. Szum jąknieje. Drużynowy jest wśród nas. Opowiada starodawne dzieje. Już nie opowiada, bo kupił się. O rycerzach spod kresowych granic. O obrońcach naszych polskich granic. O, Kamila ładnie nagra na zaśnie. Głoski od niska. Uwaga, uwaga, Michał opowiada. Michał opowiada. Było mi światło od tyłu. Tak. Pane, dajcie zmilowankę. Nie ma zmilowanka. Rata. Stój, źle. Źle. Jeszcze raz. Panu. Jest elektryczny mordule. Pane, dajcie zmilowankę. Nie ma zmilowanka. Ratatatata. A dzieci? No dzisiaj w rocznicę zamachu na World Trade Center grupa na razie... Dzisiaj rocznica! No przecież to było w rozkazach. Ja 11 września byłem akurat właśnie z Magdą na jakichś wakacjach, gdzieś pojechaliśmy i akurat pierwszego dnia przyjechaliśmy i pamiętam, że w hotelu patrzyliśmy na wiadomości. A Kamil wymyślił nowego drinka. Jak go nazwałeś? Soczewka Strawberry Tea. A skład? Mów. Oto przepis na soczewka Strawberry Tea. Nalewamy wódkę, tyle ile zostało z poprzedniego wieczoru. Dopełniamy wodą, wsypujemy granulatu o smaku herbacianym, mieszamy, dodajemy palemkę i można pić. Ja klubowe, ale Franz ma kamele. Saper przygotowuje niespodziankę. Dla islamistów, gdyby się tu kiedykolwiek chcieli ognisko rozpalić, to raczej wylecą z tym ogniskiem w powietrze. Tam już idziemy. Akcja czysta ręce. A mówią, że ten kaos był taki spokojny sposób.
Ściągamy bez pojedynczo. Zadanie wykonane, idziemy dalej. Sygnał przez nadajnik, który zostawiliśmy, wzywający helikopter i odlatujemy do domu.
przez te oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba twym oczom oddały.